Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dziś nasz gość, długo niewidziany w naszym studiu, Piotr Skucha, który nadaje ton wydarzeniom w Bielsku Białej różnym. Przesada. No, nie taka przesada. Dziś nawet ma jedno miejsce. Tak. Niektórym wydarzeniem. Dzisiaj na przykład mamy pierwsze wydarzenie, o którym warto by było wspomnieć. Bardzo, bo to jest 125. Bielska Scena Kabaretowa, 125. wieczór. Od 16 lat te wieczory organizuję w Teatrze Polskim w Bielsku Białej na dużej scenie, co miesiąc przez cały sezon, od października do maja. Czasami jeszcze zdarzają się dodatkowe, czyli jeszcze czerwiec albo wrzesień dochodzi do tego. Chociaż ostatnio zdarzało się, że właśnie musiałem odwoływać, przesuwać. No wiadomo, pandemia była, ograniczenia spore i przez dłuższy czas nie było tych wieczorów, ale dzisiaj zapraszam serdecznie, jeżeli ktoś jeszcze nie ma biletu, bo dzisiaj, są jeszcze bilety. Dzisiaj właściwie klimat jest egipski. Czyli? Mumio. Aha, nie, mumio to jest taki preparat, który przywraca zdrowie i wszystkie choroby leczy podobno, gdzieś tam ze skały wycieka i tak dalej, sprawdź. A. Tak, to jest okay. Takie panaceum na wszystkie dolegliwości. Dobra. To się nazywa mumio właśnie, także to nie ma z mumiami nic wspólnego, ale dobrze powiedziałeś, grupa Mumio, znana przede wszystkim z fantastycznego, kultowego, legendarnego wręcz spektaklu pod tytułem Kabaret Mumio. I ten spektakl, który niedawno obchodził 25-lecie i cały czas jest grany, ale już bardzo rzadko, właśnie dzisiaj na Bielskiej Scenie Kabaretowej w Teatrze Polskim o godzinie 19. Bilety jeszcze są, aczkolwiek już się kończą. Są dostępne nawet online, więc nie trzeba się udawać wcześniej do teatru. A pod jakim adresem? To ten adres może znajdzie się? Adres jest bielsko.teatr.pl i tam trzeba kliknąć repertuar, Bielska Scena Kabaretowa. Internetowo tak. I to jest najszybciej. Oczywiście w kasie teatru tu również można kupić, ale tutaj mamy przegląd, mamy całą widownię, więc możemy sobie wybrać miejsce oczywiście, które jest wolne jeszcze i kupić taki bilet. Zapraszam serdecznie o 19:00. Mam nadzieję, że spotkamy się przynajmniej z częścią widzów TVB Bielsko, bo wszyscy się nie zmieszczą. Raczej nie mamy na to szans. Tak właściwie przechodząc troszkę luźno do tego tematu kabaretowego. Ciężkie czasy nam nastały teraz, takie trudne, wojenne, pandemiczne, czy jak już się myśli, też... że już jest to za nami, tak, że wybrnęliśmy z tego najgorszego, to się pojawia znowu coś, albo jakiś wypadek, albo właśnie wojna tuż za granicami, albo straszą, że powrót tego cholerstwa, czyli COVID-a w jakiejś nowej odsłonie, prawda, odpornego na wszystkie szczepionki itd., itd. Więc jak się człowiek cieszy, że już wszystkie te imprezy, które się poprzestawiało kilka razy, przesuwało terminy, że wreszcie dojdą do skutku i będzie fajnie, no to znowu trzeba... No ale to nie jest tak, że trudniej się pracuje wymyślając, bo nie z wszystkiego teraz można się śmiać. No właśnie nie bardzo. Są tematy, które wydawałoby się, że dobrze by było tak, żeby je z siebie zrzucić, żeby się z nich pośmiać. Obśmiać. Ale to jeszcze nie ta pora, nie ten czas, żeby się śmiać na przykład, no nie wiem, z tego, co robi Putin w Ukrainie. Tak. Zrobiliśmy w Bielsku fantastyczny koncert w Bielskim Centrum Kultury, może ktoś z widzów był. Nie bez kozery ubrałem koszulkę, tylko to jest koszulka z historycznego pierwszego wieczoru Gramy Dobro, też w Teatrze Polskim parę lat temu i też po bardzo przykrym incydencie, no, po morderstwie, po zabójstwie prezydenta Adamowicza. Bielsko było pierwszym miastem, które zareagowało i to w tak fantastyczny sposób. Artyści się zebrali i dosłownie 2 tygodnie po tym zrobiliśmy świetny koncert w Bielsku, w Teatrze Polskim. A potem to się odbiło takim echem i taki był żar i taka chęć, żeby zrobić kontynuację, że tych koncertów już było 5. Ostatni właśnie dla Ukrainy i będzie kolejny, dlatego chciałem Cię sprowokować, żeby zapytał, to dlatego włożyłem tę koszulkę. Skoro prowokujesz to pytanie, to dlaczego włożyłeś tą koszulkę? Bo w czasie wakacji na rynku będzie kolejny, 6 już koncert z cyklu Gramy Dobro. Mówiłem, że facet nadaje ton. No. Wystąpią świetni artyści, tam zwykle jest około 120-150 nawet artystów na scenie. Oczywiście w licznych zespołach czasami się tam przygrupowują i wspomagają nawzajem. Zasada jest taka, że każdy z podmiotów artystycznych wykonuje tylko jedną piosenkę i ma do dyspozycji 4,5 minuty razem z wejściem na scenę, zainstalowaniem się i zejściem.
i udaje nam się to zrobić tak, że jest 30-30 parę podmiotów wykonawczych, czyli tyle piosenek i po całość nutce koncertu trwa, nie, cała piosenka, tak, wszystko w porządku. Zdarzają się tam jakieś, jak ktoś improwizuje, że coś się tam lekko przedłuża, ale założenie jest takie, że cały koncert ma się zmieścić w 3 godzinach, no i bywało, że troszkę to przekroczyliśmy tam o 7, o 12 minut, ale wszyscy, i to mówię nie tylko od strony artystów, ale też widzów, bo dochodzą do nas przecież potem opinie, same superlatywy są zachwyceni. I tutaj mówię o moich koleżankach, kolegach, artystach, nie o sobie, bo ja tam tylko jestem łącznikiem, przerywnikiem, i te momenty, kiedy właśnie jeden zespół schodzi, a drugi wchodzi, to ja wypełniam, żeby coś tam połączyć jedno z drugim. Mam takie pytanie a propos długiego, właściwie to jest Jacka Łopota. Czy wy jeszcze się... No nie, myśmy założyli po 42 latach działalności, że wystarczy, że musimy trochę odpocząć i zawiesiliśmy. Kabaret Długi od 2013 roku przestał długie odległości między działać, w sensie. Tak, tak. No, wszystko się odbyło, tak powiem, za porozumieniem stron, w zgodzie. Być może coś tam kiedyś tam zrobimy jeszcze, ale jak na razie i Jacek się zajął swoimi sprawami i ma trochę roboty i ja też tutaj w Bielsku zwłaszcza właśnie. No wy generalnie to chyba już od takich czasów gliwickich, studenckich działaliście. Jeszcze wcześniej, bo myśmy w liceum już kabaret. A w liceum, no tak, właśnie. Tak, liceum. To początek lat 70. Zaraz. S-N... C-H-W i wiarus, przepraszam, wirus. Tak jest, tak się to nazywało, tak, zgadza się. To tylko nie pamiętałem całości. 40 parę lat temu, teraz to już prawie 50, bo to już 71 rok, to żeśmy wymyślili nazwę, która miała wirus już. Tam. Jakaś, nie wiem, intuicja, przeczucie. Coś. Ale to był wirus zarażający śmiechem. To było tak, to mniej więcej o to chodziło. Tam była bardzo ta nazwa skomplikowana i jeszcze bardziej skomplikowane było tłumaczenie, co to znaczy. Ale zostawmy to, bo to były młodzieńcze wygłupy licealistów, więc... Czemu? No potem były studenckie, w radiu też razem. Tak, ale mówię tamten okres. To taki to fajnie, bo bez tego pewnie nie byłoby ciągu dalszego, ale to był taki kabarecik bardziej zorientowany na to, żeby dziewczynom zaimponować i żeby przedłużyć trochę też szkolne, bo myśmy występowali tam jako kabaret na początku wieczorami, tam jako część artystyczna dyskoteki, bo tylko pod tym warunkiem dyrektor się zgodził, że możemy organizować dyskoteki w szkole, żeby była część artystyczna. No a przecież nie zrobimy wieczorka poezji, więc zrobiliśmy część artystyczną kabaretową i to się spotkało z fajnym przyjęciem. Czyli rozumiem, że nie rymowaliście na scenie. Zdarzało się, ale nie w takiej intencji jak w wieczorze poezji. Tak. I w związku z tym dostawaliśmy zamówienia, żeby przygotować coś na jakieś apele, prawda, jak to były z różnych okazji robione w szkole. Oczywiście nie z tych poważnych, bo to nie, z okazji 1 maja tośmy nie występowali, ale już na Dzień Kobiet, tam na jakieś inne szkolne historie, czy na przykład tematyczne, jakieś tam były ekologiczne i tak dalej, takie tematy. To myśmy przygotowywali i robiliśmy to tak, żeby apel się tak przedłużył, że przynajmniej jedna lekcja była z głowy. No, to takie właśnie były główne założenia, ale to się nam na tyle spodobało, że potem właśnie, tak jak mówiłeś, było radio studenckie, z tego radia studenckiego trafiliśmy do Trójki, bo tam podesłaliśmy parę rzeczy i tak po kolei. No. Takaż historia. Teraz jest Ton. Teraz jest kabaret Ton. Też w związku z pandemią zawiesiliśmy nawet nie tylko występowania, ale nawet próby. Tam gdzieś się online spotykaliśmy i przewidywaliśmy. Oprócz Julka, otoczony wianuszkiem kobiet. Tak. Jest. Kabaret Ton to jest w ogóle zespół, który ma taką strukturę otwartą. I tam się ludzie zmieniają, współpracujemy z kilkoma na przykład kompozytorami, pianistami, jest kilka dziewczyn śpiewających, jest kilku facetów, którzy tam coś robią, współpracują. Także mamy od 4 do 8 osób jest na scenie, w zależności od tego, gdzie występujemy i jakie są możliwości logistyczne i tak dalej. Także teraz przygotowujemy, bo się okazało, że program, który mieliśmy przygotowany tuż przed pandemią, już w zasadzie się zdezaktualizował. Myśmy go zagrali tam raptem kilkanaście razy
No i teraz nie sposób grać programu, w którym nie ma ani słowa o pandemii, ani słowa o Ukrainie i o paru innych sprawach, które w międzyczasie się zdarzyły. Więc już sprężyliśmy się, spotkaliśmy się już dwa razy, ustaliliśmy parę priorytetów i bierzemy się do ciężkiej pracy. Za chwilę, zaraz po tym, jak się skończy ten nasz sezon, czyli właśnie ta bielska scena kabaretowa, która dzisiaj, przypominam, o 19:00 tak. w Teatrze Polskim. Bilety na do scenie. Nabycia. Bilety jeszcze są, ale na parterze już się kończą, więc namawiam serdecznie, żeby jak najszybciej, czyli najlepiej online, je nabyć. I to jest ostatnia w tym sezonie. Następna jest dopiero w październiku, jest przerwa. I wtedy zaczynamy się skupiać nad pracą kabaretu. A propos nadawania tonu, to nie jest to tylko scena kabaretowa, jest to też scena stand-upowa. Tak, ale to już nie z kabaretem, to już solo. Ja sobie kiedyś wymyśliłem, że zrobię scenę stand-upową w Bielsku-Białej, to był falstart. Ja zrobiłem stand-up wtedy, kiedy stand-up dopiero w Polsce raczkowo. Ja musiałem tłumaczyć ludziom, jak zapraszałem, co to jest stand-up. I to nie wypaliło, tam przez kilka wieczorów próbowaliśmy to robić. Zainteresowanie było nikłe, więc to przerwaliśmy, ale teraz okazało się, że jest świetna sala w Bielsku, o której w ogóle nie wiedziałem, bo nikt nie pomyślał, że tam można zrobić stand-up. To jest Aula Reja na ulicy Fryca Modrzewskiego. Świetna taka z amfiteatralną prawie że widownią Kreski na 372 kino. Miejsca, więc to jest naprawdę sporo, ale bliski kontakt z widownią, bo ta widownia otacza scenę. Zrobiliśmy tam już 3 wieczory ze świetnymi artystami i teraz mogę pokazać plakat 28 maja, kolejny, czwarty już wieczór. Troszkę jeżeli wyda? Twarze tu nic nie mówią, to ja wyjaśnię, to jest Wojtek Kamiński z kabaretu Jurki, onegdaj teraz już od paru lat solo, a to jest Michał Zenkner, znany z kabaretu Chlynur, potem z kabaretu K2 i też od kilku lat solo. Obaj mają świetne nowe programy, zapraszam serdecznie. Bilety też online, to można lokowanie produktu? Oczywiście, tak? Proszę bardzo. Na Kub Bilecik, jest taki portal. Kub Bilecik, jak wpiszecie Bielsko-Biała, scena stand-up Bielsko-Biała, albo Zenkner Kamiński, 28 maja, to się to powinno tam śmiało wyświetlić i też można sobie wybrać miejsce. Zapraszam. I tym oto słowem zakończymy to dzisiejsze nasze spotkanie. Dziękuję. Mam nadzieję, że wkrótce odwiedzisz nas znowu i będziemy sobie dyskutowali. Dobrze. I będziemy mówić raczej o tym, co będzie, a nie o tym, co było. Tak, do przodu. Zawsze patrzę do przodu. A będziemy żartowali też o tym, co było i co będzie. Ja wiem, tylko dzisiaj najwięcej mówiliśmy o tym, co było prawie 50 lat temu. Więc to takie dla mnie to jest intrygujące. Na przykład być może, że dużo widzów nic na ten temat kompletnie nie wie. Ja wiem, ale czy to im pomoże w decyzji, czy kupić bilet na dzisiejszy wieczór? A, to jest twoja intencja. Moją intencją jest poznanie ciebie. To są dwie intencje, które łączymy. Przyjmuję wyzwanie. Dobrze. I umawiamy się, że niebawem spotkamy się znowu. I mam nadzieję, że będę miał coś ciekawego do powiedzenia o tym, co niebawem się zdarzy. Jestem przekonany, że ty możesz długo opowiadać ciekawe rzeczy. Mogę, tak. To znaczy, jak powiesz mi, że już, to ja się zamykam i nie kontynuuję. Także już, tak? Tak. To już. Dziękujemy bardzo Państwu. Dziękujemy. Było mi bardzo miło i mam nadzieję, że zobaczymy się dzisiaj w Teatrze Polskim. Do zobaczenia.